Alliance Communications Incorporated. Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 7 i we wtorkowych tajemnicach świata już w wydaniu przedświątecznym kłania się pięknie Barbara Choroszy. Mili Państwo, dzisiaj chciałabym przypomnieć przed Wigilią, przed Bożym Narodzeniem, przynajmniej obszerne fragmenty przekazu pani Elżbiety Nowalskiej, która od 1993 roku odbiera przekazy od energii niebiańskich i przekazuje je w różnej formie. Przede wszystkim w formie książkowej, również w formie wykładów, a także w formie zapisów dźwiękowych do zainteresowania, którymi serdecznie bym chciała również Państwa tą drogą zachęcić. W związku z tym, że ukazała się już następna książka, 15, z przekazami pani Elżbiety Nowalskiej, zatytułowana Rozświetlenie, mam nadzieję, że zarówno przekaz słowny, dźwiękowy, jak również ten najnowszy w zapisie będzie, tak jak to życzeniem jest energii przekazujących przez panią Elżbietę Nowalską, kolejną książką przyjacielem dla Państwa na te lata przemiany, transformacji, czyli iścia w epokę wodnika, epokę serca, epokę, która za chwilę za progiem już wygląda i do czego oczywiście cały świat się przygotowuje. Numer do studia 708 kierunkowy 524-9762. Numer do biura programu 773-625-1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com. Zapraszam również do odwiedzania stron internetowych Misji Faraon i projektu Cheops i strony pani Elżbiety Nowalskiej www.nowalska.pl. I teraz już pozostawiam Państwa z przekazem pani Elżbiety Nowalskiej. Listy do ciebie odebrała i przekazała w takiej formie już kilka lat temu, a w tej chwili wydała kolejną książkę zatytułowaną Rozświetlenie. www.nowalska.pl. Witaj. Mieliśmy się spotkać. Widuję cię czasem, gdy czekasz na spóźniony pomysł na życie. Wiesz, mając twoje możliwości, postarałbym się odnaleźć nikomu nieznane lądy. Myślisz, że ich nie ma? Ależ są. Nie na mapie świata. Magia myślenia sprawia, że oczami widzącymi niby nicość wejść możesz w świat podobny do zorzy. Niby jej nie ma, a blaskiem bije. Niby szuka ciszy, a woła ogromem barw o zachwyt. Magia serca? Twoje życie. Historia każdego pojedynczego człowieka, bez względu na to, kim tu i teraz jest, jak wygląda, co osiągnął, co przegapił w swoim życiu, zaczęła się bardzo dawno temu. Mijały wieki i nic nie było w tym miejscu wszechświata, w którym teraz jest Ziemia. Tak jak teraz świeciły gwiazdy, był księżyc i inne układy słoneczne. Inne ważne płaszczyzny wśród słońc i gwiazd. Ona powstała nieco później. Urodziła się z ognia, który z kolei urodził się nie dla niesienia pożogi,
ale dla utworzenia nowej struktury materii Ziemi. Gdy ogień usnął, zapoczątkowany został proces tworzenia się nowych, coraz bardziej skomplikowanych struktur. To w nich zawarta była siła tworzenia coraz większej doskonałości. I powstał świat i zmieniał się. Wiekami przesuwały się chmury po niebie, a co najważniejsze, mogła zaistnieć na nim i w nim energia. Różne energie połączyły się z ową materią. I gdyby się chciało proces ten opowiedzieć, nie starczyłoby lat do opisania jego. Po cóż odkrywać tajemnice porządku, skoro tak naprawdę ważny jest w tej historii koniec, ostatni etap tej opowieści. W tej opowieści wszyscy mieli swój dorobek. I ci, którzy ukochali drzewa, i ci, którzy lubili je ścinać. Bardziej wołaniem o samego siebie, o wewnętrzne doskonalenie byli ci ludzie, każdy pojedynczy człowiek, niż bawieniem się w samozniszczenie. W tym wielkim trudzie odgadywania siebie, swego znaczenia wśród innych ludzi, innych miejsc, zdarzeń, w trudzie uczenia się zachowań, reakcji, malowania swego wizerunku poprzez kolejne dni życia, człowiek stawał się coraz barwniejszy, a jego życie stawało się coraz piękniejsze. Budziły się energie w ciałach ludzkich, zwierzęcych, roślinnych. Te pierwsze poważały się dokonać wyboru wizji swego każdego kolejnego na ziemi życia. Uczyły się osądzać siebie zgodnie ze swego źródła prawem. To źródło jasnością nazwę. I siebie coraz uczciwszym światłem otulały i coraz większe stawiały przed sobą wyzwania. Tworzyły, najpierw wypowiadając siebie szeptem, potem głosami, które zapisywała, zapamiętywała ludzka pamięć, nazywana historią. Energie zwierząt i roślin owocami swego istnienia cieszyły się tak samo jak energie ludzi, ale inna była w nich wola. Miały wolę współuczestniczenia, szeptania, poszukiwania dla siebie miejsca w otaczającym ich świecie. Świat roślin to energie, które nie udają, ale autentycznie pną się ku jasności, malują siebie siłą podążania do świata. Wolno stawała się Ziemia miejscem coraz bardziej skomplikowanych relacji energii z materii światem. I ty, i każdy pojedynczy człowiek przeżywał w tymże świecie swoje jasne, barw pełne dni, ale też i dni w ciemności ubrane, zatopione w deszczu rozpaczy. Widzisz, wszystko, co do tej pory przeżyłeś, jest w tobie zapisane. Walczyłeś o wspaniały obraz swego wizerunku, a taki otrzymałeś, jaki sam swymi rękami zdołałeś namalować. Nikomu za jego hymnowy zapis nie jesteś zobowiązany wdzięczność jeno sobie. Tak jak dziś, tu i teraz on wygląda, tak latami, wiekami, bardzo dawno i całkiem niedawno biło twoje serce. Jesteś utkany z uczuć, myślami i uczuciami jesteś. Wołasz o siłę i odbudowujesz jej braki, mocno zaciskając swoje ręce.